Cześć, witaj Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj na podnośniku Mercedes D-klasa. Przez wielu mechaników znienawidzone auto za sprawą różnych dostępności. A Michał, Ty lubisz B-klasy. Ja mogę robić codziennie. O kurde, to patrzcie, jest wyjątek jeden, który lubi B-klasę. Ja powiem tak, ja kiedyś myślałem, żeby otworzyć serwis u siebie pod domem i robić same A-klasy i B-klasy. O, to byś miał dużo pracy, bo mechanicy ogólnie nie lubią B-klas. No i... Lubią, nie lubią, ja lubię. Fajna tutaj, robota. Tutaj problemy zawsze były z trudnością, z dostępnością, z ciasnotą, tak? Jeżeli o jakieś wymiany pasków, osprzętu, sprężarek, rolek, alternatorów i tak dalej. Nie, alternator jest akurat w miarę na wierzchu. No ale tam potem pasek założyć z powrotem to już jest dla wielu problem. Też się. Wszystko się da, tylko trzeba chcieć i trzeba mieć pomysł na to auto. I tutaj najczęściej, bo jak tutaj robisz w skrzyniach automatycznych, tak? To wyjeżdżaliście motorem, bo wbrew pozorom mówiłeś, że bardzo logicznie tutaj jest rozwiązany demontaż silnika. Tak, no parę, w sumie wszystko siedzi na 6, 7, czy na 8 bodajże. Przy silniku odpinamy dwie wtyczki, spuszczamy płyn i praktycznie po robocie. Czyli tutaj, jak tu nieraz mówią, że nieraz lepiej coś więcej demontować, żeby był do tego dostęp i niekoniecznie musi to dłużej trwać finalnie. No ja tutaj jak wyciągam, to zawsze sobie rozbieram przód, wyjeżdżam całym przodem z leżakiem, chłodnicami. Da się to zrobić bez demontażu, ale jest wtedy troszkę ciaśniej. Ale da się, ja wolę sobie troszkę rozebrać, stracić tą godzinę, że tak powiem, więcej na demontaż, ale później się nie martwić, że przy demontażu całego silnika coś pourywam. A i się uwkurwiasz przy okazji. To też. Ręce powdzierasz i tak dalej. No widzicie, tutaj mamy pasek osprzętu. Tam idzie on do góry, tu jest tyle miejsca, na dwa palce tak na piwko. Wystarczy. My dzisiaj tutaj tylko robimy serwis olejowy. Niestety. Ja myślałem, że będziemy silnik targać, ale to jeden czas, ale czeka jeden w kolejce. Na te wtryski? Tak, czeka. To jesteśmy uratowani. Jesteśmy uratowani. Nagramy film tutaj bez cięcia, bez złączenia, bo to będzie bardzo szybka akcja. Nie, no to trochę może aż tak szybko nie będzie, ale z półtorej godzinki, dwie i będzie na wierzchu. Tak jest. Piszcie w ogóle, czy wolicie takie dłuższe filmy, krótsze, czy bardzo długie. Bo... Ale to jakbyśmy nakręcali taki naprawdę całość wyciągania silnika, to trzeba dać na wcześniej, żeby sobie widzieli popcorn. No, dokładnie. I wieczorna pora, weekend, wtedy można będzie sobie oglądać. Tutaj silnik. Suchy, zero wycieków. Tutaj właściciel też regularnie wymienia filtry, oleje, zalewa wysokiej jakości olejem. Filtry też z wysokiej półki, więc tutaj w ogóle nie było problemu z tym autem. Od początku jak serwisowaliśmy je, tutaj jedynie co to coś tutaj kiedyś hamulce robiliśmy. Tutaj też będą przy następnej wymianie klocków. Tutaj klocka jeszcze jest pół tarczy do wymiany. Ale tak to ogólnie bezproblemowe auto. Wygodne. Właściwie lubi wyższe takie auto, się siedzi wyżej. I co? My robimy serwis olejowy, opony i czekamy na A-klasę, bo tamta była A-klasa, na demontaż silnika. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki, pozdrawiamy.